Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w niedzielę Chrztu Pańskiego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus przyjmuje chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, który oczywiście początkowo nie chciał tego uczynić, bowiem sam chciał przyjąć chrzest od Pana Jezusa. Znaczy Jezus mówi do niego, że tak należy się wypełnić prawo i pismo proroków. I zobaczcie, że zaraz po Chrzcie Świętym ukazuje się głos z nieba i mówi: to jest mój Syn umiłowany, mam w Nim upodobanie. I zobaczcie, kochani, że to jest właśnie piękne w łasce Chrztu Świętego. Każdy z nas staje się dzieckiem Pana Boga. Każdy z nas staje się Jego dzieckiem. Poprzez łaskę Chrztu Świętego, to o każdym z nas Pan Bóg mógłby powiedzieć w momencie chrztu, że ty jesteś moim dzieckiem, ty jesteś moim synem, moją córką, ty jesteś dla mnie kimś ważnym, bo zostałeś ochrzczony, bo przyjąłeś sakrament Chrztu Świętego, bo zmyłeś grzech pierworodny, bo jesteś przypisany do wspólnoty Kościoła. Tylko, kochani, jedna ważna sprawa. Czy my rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest chrzest? Że jest tą przysłowiową bramą do wszystkich pozostałych sakramentów. Czy my w to wierzymy? W tą niedzielę Chrztu Pańskiego rzeczywiście zapytajmy samych siebie. Może przyjmowaliśmy chrzest nieświadomie? Może nasi rodzice nas przynieśli? Byliśmy małymi dziećmi. Za to Panu Bogu dziękujmy, że mamy takich rodziców. Ale zróbmy sobie dzisiaj taką refleksję nad właśnie sakramentem chrztu. Nad tą wielką łaską, w której to słyszymy od samego chrztu poprzez każdy dzień naszego życia. Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.